Prezydent Andrzej Duda przybył na Litwę, gdzie wziął udział w uroczystościach upamiętniających 161. rocznicę Powstania Styczniowego. Wileńska Rusa, mogiła bohaterów Powstania Styczniowego. To tutaj odbyła się ceremonia upamiętniająca wybuch powstania 161 lat temu przeciw rosyjskiemu caratowi. Do walki ramię w ramię stanęli Polacy, Litwini, Białorusini i Ukraińcy. Cześć i chwała bohaterom Powstania Styczniowego. Powstanie styczniowe to nasza wspólna, pełna dumy historia. Historia o bohaterstwie, o męstwie naszych przodków, o odwadze do stanięcia naprzeciw zła, mówi prezydent Andrzej Duda. Łączy nas żywa pamięć o wielkim wspólnym dziedzictwie wolności. Wspaniała tradycja walk o samostanowienie oraz doświadczenie pokojowego, wielostronnie korzystnego współistnienia. 160 lat temu głośne nie dla imperializmu popłynęło z Warszawy. Słowa tego manifestu rozbrzmiewają i dzisiaj w europejskich stolicach. Sprzeciwiając się neoimperialnej polityce Rosji, wolne narody Europy Środkowej i Wschodniej niosą solidarne wsparcie walczącym Ukraińcom i białoruskiej opozycji demokratycznej. W sąsiedztwie agresora nigdy nie można porzucić walki o wolność, podkreślał prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Zapewniamy bezpieczeństwo całego regionu. Oba nasze kraje pracują razem w sferze bezpieczeństwa. Tę współpracę będziemy umacniać, będziemy przeprowadzać wspólne ćwiczenia, zwiększać mobilność wojsk. Prezydenci Polski i Litwy przypomnieli, że niedługo w naszej części Europy odbędą się wspólne manewry sił NATO. Pokazując naszą gotowość z jednej strony, nasze przygotowanie do odparcia ewentualnej agresji, jak również i stopień dzisiaj zaangażowania także i sojuszników w naszej części Europy, tej obecności natowskiej tutaj w naszej części Europy, jak również i szybkości reagowania i szybkości działania sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obaj prezydenci zgodzili się, że wspieranie Ukrainy jest dzisiaj priorytetem dla naszych krajów. Bez zachodniego sprzętu Ukraina nie obroni się. Oto prezydenci Polski i Litwy będą zabiegać na międzynarodowych forach, w tym również na szczycie NATO w Waszyngtonie, który zaplanowany jest na lipiec.